To jest w ogóle takie dziwne, magiczne miejsce. My jesteśmy w Dolinie Słońca w Radwanowicach. Tutaj są moje dzieci, tak mówię, moje dzieci, ale to są ludzie, dla których otworzyliśmy fundację i założyłam ją w ogóle. Czyli to są tacy ludzie, których ja po prostu kocham. Wymarzony pokój, jak mój wygląda, w kolorze takim zielonkawym, fajnym. Lubię gimnastykę, lubię malować, lubię rysować. Przestawialiśmy. Ja grałam ten, buraka. Marzy mi się taki dom, gdzie spokojnie po zajęciach właśnie przychodzę i ten. Meble naturalne, ja tam nie mam dużo wymagań w meblach, nie? Dolina Słońca, ja bym chciała, żeby było coraz więcej podopiecznych u nas. Oni świat sercem czują. Oni nie umieją wszystkiego powiedzieć, ale tak się przytuli do ciebie, popatrzy, tam coś ci krzyknie i ty wiesz, o co chodzi. Życzyłbym jednej, drugiej fundacji, aby to było tak, jak przez te 18 lat, że nikt nie jest samotną wyspą, czyli współpraca, życzliwość. Mieliśmy różne trudne chwile, czegoś brakowało, no to sobie wzajemnie pomagamy. My oczywiście musimy pracować od świtu do nocy, żeby na to zaufanie, bo to nie jest tak, że mam dymną twarz, to mi ludzie dadzą miliony. To w ogóle tak nie działa, wręcz odwrotnie. Się tak patrzą ciekawe, co udaje na pewno, nie? A teraz już wiedzą, że przez tyle lat się nie udaje, ale są tak fantastyczni ludzie wokół i ja tak czuję, że przez te 18 lat, 20 powstała taka prawdziwa rodzina. Logopeda, psycholog, muzycy, scena, wszystko jest dla nich. Natomiast świat nie jest tak hojny. I w zasadzie staramy się ich tak zbudować, żeby mieli tą siłę potem powiedzieć, że a nie, a właśnie ja chcę zaśpiewać razem z pełnosprawnymi. Ja chcę na równi być traktowana. Ja cały czas mówiłam, że chcę pracować poza miastem, pojechałam. Tak mi to miejsce zauroczyło, że tego samego dnia podjęłam decyzję, że po 20 latach zmieniam zakład pracy. My robimy coś więcej niż takie rzeczy namacalne, tak mi się wydaje, że potem idziemy w świat i o tym mówimy, że zmienia się w ogóle wizerunek osób z niepełnosprawnościami, że im wolno więcej, że mogą się uczyć, że mogą tańczyć, że mogą śpiewać, że mają opiekę. Co więcej? Tak, fotografią się interesują, obróbką zdjęć i wtedy puszczam na swojego prywatnego Facebooka i ten, biorę udział w różnych konkursach fotograficznych. Wiele osób mówiło, głupia chyba jesteś, w życiu ci się to nie uda. Potem na dziesięciolecie wybudowaliśmy właśnie tę Dolinę Słońca i otworzyliśmy. Ja tylko wiem jedno, że trzeba być odważnym, a tej odwagi mnie fajni ludzie uczyli. Trzeba marzyć, trzeba głośno to mówić i to się zawsze spełnia.